Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Cult of the Lamp, czyli Kult Jagnięcia. I tak, powiem wam szczerze, opowiem wam ciekawą historyjkę i tak dalej. Otóż okazuje się, że gra ma achievementy, ale z jakiegoś powodu na pierwszym naszym podejściu niestety ich nie dostałem, więc siadłem se jeszcze raz, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda i tym podobne, i sprawdziłem sobie inny poziom trudności. Tym razem na easy, powiem wam szczerze, różnica jest olbrzymia. Tu mamy dwa serduszka, tam były cztery na start. Tu prawie nic nie bijemy i musimy się męczyć, tam prawie wszystko pada na jednego strzała. Różnice są wielkie. Ale powiem wam szczerze, nadal nie zamieniłbym tego. Nadal jestem tak usatysfakcjonowany z tego, jak wygląda tryb trudny, że no. Siedzimy na tym dalej, przynajmniej dopóki sobie radzę. I tak, ten odcinek dzisiejszy będzie zajmowaniem się pewnie tutaj tym obozikiem. Ale to nie od razu teraz, gdyż najpierw idziemy ponownie tutaj, do Darkwood, po to by odkryć tajemnicę wszechświata, czy coś, w sumie nie wiem co. I tak, mamy broń. Tasak apostaty, który jest wolniejszy, bije znacznie więcej. Jak tam było 1-2, to mamy 2-4, ale jest dużo wolniejszy. Okej, podoba mi się. No i miło, że właśnie widać w końcu jakąś inną broń, bo póki co znam tylko mieczyk, chociaż wiedział o istnieniu pozostałych i... Powiedz mi, Jagnie, czy wierzysz w niezmienność przeznaczenia? Okej, co my tu mamy? Okej, albo 10% szans na blok, albo większe obrażenia. 20% większe obrażenia. Biorę. No i lecimy. Jeszcze cel niby... Dzisiejszym celem niby powinno być odnalezienie tych całych jakichś tabliczek specjalnych, ale moim celem nie będzie to, tylko raczej spróbować może nie dostać obrażeń totalnie tutaj. Bo co też dowiedziałem się właśnie na trybie easy, że totalnie nie dostanie obrażeń, dostajemy 50% modyfikatora do wszystkich zdobywanych skarbów. Nie 20, jak to jest za niedostanie obrażeń od bossa, więc tak, idziemy. I miejmy nadzieję, że też odnajdziemy te całe właśnie tabliczki, które są naszym w sumie głównym celem. Okej, jest nowa wersja tego robaka, jakaś taka skacząca. Na całe szczęście jeszcze to nam nie przeszkadza. No, nie jest tak źle. I dobra, co jeszcze w sumie mogę powiedzieć? No. Póki co mam wielką wenę nagrania w tą gierkę, bo wydaje się ona w miarę przyjemna, a jednocześnie w miarę taka też wymagająca, więc tak. I póki co mam znowu tutaj spotkanie z Artau. Cieszę się, że cię odnalazłem. Przynoszę dobre wieści. Ten, który oczekuje, jest zadowolony twoim postępem i pragnie dać ci umiejętność korony. On robi jakieś tam mulu, nam oczy krwawią i umiejętność korony. Okej. Możemy strzelać z koronki. A, teraz jesteśmy niebiescy. Wrogowie, których pokonasz, będą teraz wypuszczać ferwor. Bieraj go, by odnawiać klątwy. Okej. Ferwor to praworządna wściekłość, czy złość. Bywana za pokonywanie niewiernych. I działa jako amunicja dla twoich klątw. Okej, i po prostu zbieranie go odnawia klątwy. I teraz pod Y-kiem właśnie mamy klątwy, czyli pod Y-kiem będę mógł dosłownie sobie robić piu. Okej. Pewnie i tak nie będę o tym pamiętał przez większość czasu, więc no. Ale nadal warto próbować chociaż o tym pamiętać. Bo fajna zdolność, podoba mi się. I jednocześnie też tego już dużo użyłem, więc lada moment można nam zabraknąć. I dobra, skrzynka, która daje trochę ferworu i monetki. I teraz milion wyborów. Nie wiem, co to oznacza. Ale tak, chcę to sprawdzić. I jagódki czy drewno? Pójdźmy po drewno. Może jest to głupie, ale wydaje mi się być poniekąd przydatniejsze. Jak będziemy mieć dużo drewna już teraz, to później trzeba będzie się przejmować. A, właśnie ciekawa sprawa, w sumie niszczenie surowców też
jak to się nazywa, też jest szybsze na easy. To może być naprawdę bezsensowne i dziwne, ale tak. Zdrowce też szybciej właśnie się będzie niszczyło. Ale mniejsza. Teraz tutaj. Cokolwiek co oznacza i... Dajcie czerwone w serce, by zdobyć tarota. Ja chyba nie rozumiem. Ukradnij oddanie? Okej. Boska inspiracja... zdobyta. Okej, czy coś się dzieje? Haro. A ony... Dawne ony, czegoś tak... Czy... Wiele onów temu... Te ziemie były... Jakby to nazwać, lufą z bogami i ich adherents, nie jestem pewien, brakuje mi słów, poza tym późnym wieczorem to nagrywam. Co się... Co doprowadziło do upadku Panteonu? Najłatwiej to określić tym, że na trąbestii jest zapomnieć, a bogów być zapomnianym. Może odeszli. Może spali. Może stali... Może... Przerali, zostali pożarci w zamian. Ci, którzy pozostali... Dopuścili korzenie. Tkali sieci. Okej. Kształtowali ten świat, by spotkać ich i... By ich spotkać i spotkać swoich, coś takiego. To były ziemie wielu bogów. Kiedyś. Setki. Setczem setek. Teraz. A mam coś wybrać? To wezmę? Dobra, z tych fragmentów mogę tabliczkę stworzyć. Okej. Dobyliśmy fragmenty, żeby stworzyć stoł i to będziemy mogli dzięki temu tworzyć nowe doktryny. No i przy kapliczce będziemy mogli doktryny ogłaszać. Chyba nic wielkiego. Tak, powiedz mi, Jagnie, czy wierzysz i tak dalej. Wezmę to, żeby jeszcze zatruwać wrogów. Możesz kłócić się z doborem, tak samo jak z oceanem. No to było, nic nowego. Okej. Wróg, który też pluje pociskami. Warto... Można tyle co wiedzieć, co kojarzyć i... Mamy ostrze, które będzie szybsze, ale słabsze w obrażeniach. Dobra. Jak widzicie, przypadkowo zniszczyłem tamto i okazuje się, że za zniszczenie dostaję monetkę, więc... No teraz już tego nie zmienię. Ale jak widać, ostrzem też można łatwo... powiedzmy, obrażenia robić. O nie, znowu on. A więc głupio pchniesz nadal, małe jagnie. Słyszałem twoje kłamstwa. Czuję twój strach. Czerwona korona znowu powstaje. Ale co za niegodny jej nosiciel. Co za niegodnego nosiciela posiada. Okej, lewa gałka, żeby śledzić. O nie, dostałem wrażenia. Ale tak, co za niegodnego nosiciela ma? Aj, muszę być ostrożniejszy na przyszłość. Ale jak widzicie, już się poprawiłem znacznie, więc no nie jest tak źle. Więc jej, i tak jestem zadowolony ze swojego wyniku. Więc tak, tak. I nadal powiem szczerze, że chyba topór mi bardziej pasuje do mieczyka. To ciekawe, bo zazwyczaj topory są w grach dla mnie za wolne, czy coś, a tutaj jakoś to takie lemazarność, można powiedzieć, że akceptuję. I co mam za kartę? Okej, drzwi śmierci. Dwa obrażenia wszystkim wrogom zostaną zadane, kiedy będziemy mieć, czy będziemy zbici do pół serduszka. Okej. Okej, jakiś nowy schemat.
Stonehenge. Kto to stworzył? Jest to dekoracja. Okej. I tak ją stworzymy kiedyś może. Ale to na spokojnie, a póki co idziemy dalej i... Bossu. Miejmy nadzieję, że go pokonamy. Przy okazji jeszcze kradniemy devotion, czyli oddanie. Tak, na dzień dobry musimy być ostrożni naprawdę, bo nie chcę tutaj stracić więcej życia. I tak już wystarczająco dużo mnie poranili. Dobra, trochę złota, trochę tego ferworu. Okej. Okay. Znowu. Flaming shot 2. Zaprobowałem i to jest. A, mocniejszy po prostu. No, mocniejsza wersja flaming shota. Okej. Okay. Ciekawe. Kolejna karta. Czy jesteśmy tylko graczami w grze szansy? Serduszka. 10% szans na krytyka. 10% szans na krytykę, oczywiście. Idę na ostre ryzyko, ale damy radę. Jestem tego pewien. Muszę tylko grać ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Ale damy radę. I w sumie jestem trochę jałopem, bo zapominam o niszczeniu terenów. Ale tak. Damy radę. Jestem tego prawie że pewien. Dobra. Idziemy i chyba zaraz będzie starcie z kolejnym bossem. Palefar, czy jakoś tak? Który jest skoczny. W przeciwieństwie do poprzednika. Otrzymałem wrażenie już też na bossie, super. Czyli nie będzie bonusu. Okej. 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 No szczerze nie jest trudny do pokonania. Ja jestem po prostu nieostrożny, więc będę miał trochę, powiedzmy, gorszą nagrodę przez swoją własną nieostrożność i przez to, że jestem taki narwany. Ale tak, samo starcie z nim jest proste w miarę. A nie wierzę w to, co żebym tutaj narobił. Ale nie przegram. Nie dam rady. Znaczy nie tyle, co nie dam rady, co nie pozwolę sobie. No i dobra, mamy kolejnego. Jak mówiłem, na razie nie będę ich tam nazywał, zmieniał ani nic. Trudno. I drewno. Forma towarzysza albo duży prezent. A, jest kuszące, ale wezmę duży prezent. Monetka i duża rzecz oraz kolejny kawałek doktryny. Miło. Powróć do kultu i drugi znaczek tam się nam uruchomił, więc okej. Ciekawa sprawa. Nawet bardzo. Herce z wykonani. Trochę tego, nie najwięcej, nie najmniej. Bez żadnych wielkich bonusów, ale przeżyliśmy. No i kolejnego mamy tam. O, i coś tutaj. Bardzo dobrze, my naczynie. Wydaje mi się, że dobrze wybrałem, kiedy ocaliłem się przed śmiercią. Będę obserwował każdy twój ruch. Nie zawiedź mnie. Okej. Okej. Mroczny klimat nadal. I to właśnie jest kolejna rzecz, która mnie tak porywa w tej grze. Taki ten cukierkowo-mroczny klimat. I wiara jest niska. Coś chce? Ode mnie? O, to miejsce jest okropne. Jeśli nie posprzątasz, ktoś będzie chory. I tak, kolejna informacja. Jeśli będą tutaj niesanitarne kondycje, to mogą zachorować. Jak są chorzy, to będą potrzebują łóżka, żeby odpocząć. I tak kupę, wymioty i martwe ciało będą to spowodować. I mogę sprzątać, żeby się tego pozbywać. Dobra, muszę sprzątać szybko, zanim ktoś się pochoruje. I tak, zanim coś to właśnie kupy. Szybko. Potem zajmiemy się wiarą. I tak, zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie. Okej, kolejna kupa. Niebezpiecznie dużo ich jest, więc... Okej. Ile od niego jeszcze mam jakąś nagrodę odebrać? A, bo to było zdanko.
Czynić mi zaszczyt wielki, liderze. Jestem powieki wdzięczny. Okej. Wiara. Super. A teraz tutaj boska inspiracja. I powiem szczerze, przez to, że są takie sytuacje, wezmę lepiej to, żeby ewentualnie móc ich właśnie dać im jakikolwiek wypoczynek. I no, przejdź dalej. Dziury na to nie. Teraz następna będzie farma, o ile będę miał wystarczająco dużo inspiracji. A zabrakło jednego punktu. To oznacza, że tak zaraz będę mógł to ogarnąć. I od razu wezmę. I jak mówię, teraz chcę farmę. Uważam, że ona będzie najlepsza. Dobra. Co dalej z tym wszystkim, to się zobaczy później. Na razie tak. A, nie ma wystarczająco dużo łóżek dla wszystkich moich. Proszę, oszczędź mnie, tak, tak, tak. Mamy. Łatwiej rozwinąć poziom, nie jestem pewien. Tutaj obniża 10 wiary i mniej devotion, czyli oddania. Okej, okay, i to jest taki czerwony. Akceptuję jak jest, może jak mówiłem kiedyś to pozmieniam, na razie nie. I tak, nie ma łóżek. Zaraz to naprawimy. Buduj. Oddawaj. Kamyk. Zanim coś dalej, coś tu mamy pająka. Tego można złapać dla... mięsa. Okej, okay, nietypowe. I tak, łóżka. Sekcja... mieszkalna na razie, tak, tak, tak. Tak, mamy chyba 4, więc to powinno wystarczyć. Ja szybko im to... Nie, nie ten przycisk. Nie jest to może najlepsze, ale tak szybko im to zbudujemy. Niech się cieszą na tyle, na ile mogą. I wybaczcie mi, że niestety takie warunki są. Ale tak. Cieszcie się wszyscy, albowiem jestem waszym wspaniałym liderem i jakoś mi się udało. Garnąć. Kolejna inspiracja? Nie, nie. Nie możemy jeszcze jednej. Coś tu jeszcze miałem takiego poza tym? Poza tymi łóżkami? Tak, wydaje mi się, że... A, dobra, farmy. Farmy bym postawił tutaj. Na razie tak może z, nie wiem, z 9? Pewnie nie będę miał wystarczająco nasion, ale... Tak na szybko tylko to, wiecie, załatwimy, żeby... Żeby jakkolwiek było zrobione. I tak, nie jest to może idealne. Odlewamy, jakie fajne. I można chyba też kupę dorzucić dla nawozu. Nie wiem, czy jest to potrzebne, więc pozwólcie, że na razie sobie to odpuszczę. Na razie, jako że... A, jeszcze śpią, to poczekamy sobie cały wieczorek. Na spokojnie to właśnie poogarniamy takie rzeczy, jak ewentualne takie coś tutaj i to podobne. I dzień trzeci. O kurczę. Dzień trzeci, ominąłem wczorajszą mszę. Niedobrze. Nie wolno mieć mszy. Ale dobra, nie musimy się tym aż tak przejmować. Pewnie nic się nie stało wielkiego. Tak, tak. Podlewamy. Tak widać, niestety nie do końca są w stanie oni się tym zająć, ale spokojnie, przejmujcie się. Ja lubię też takie rzeczy. Tak, mamy wszystko tutaj ogarnięte. Zbieramy oddanie. I teraz tak, co tu miałem zrobić? Mam coś jeszcze do zbudowania ładnego, czy nie? Czasem ładnego ogólnie, chyba nie, więc idziemy tutaj. Ołtarz i korona. Albo msza. Korona, co powoduje? Aha, czyli opcje korony są tutaj. Korona to są tamte rzeczy. Najpierw, dobra, w takim razie najpierw msza. Czemu ceremonia, msza, mniejsza o to. Jesteśmy tutaj, tak. Dajmy 4. To pozwala nam ulepszyć coś. I teraz... Klątwy, czy nowe klątwy, czy jednak nowe bronie? Zacznijmy może od klątw. Jakoś tak wydaje mi się sensowniejsze. Bo wolę nowe ciekawe umiejętności niż po prostu broń. O i proszę, otworzyło to kolejny poziom. Teraz mówię o wspólnocie i o... Ści?
Ale dobra, to jest też umiejętność korony i teraz co my tu mamy? Branko i korona. To wszystko wymaga innych rzeczy też tu. Podoba mi się, co? Więc tak, to jest po prostu... Okej. Okay. Obrażenia zadawane zwiększają się z... Okej, okay, podwójne obrażenia, ale mocno zwiększam swoje umiejętności. Zadaję podwójne obrażenia i kosztem połowy oddania, ale obrażenia z broni i... są tylko przez połowę. Zdobywaj zarażone serce zawsze, kiedy bierzesz kartę. Ale wszystko stracisz, jeśli zostaniesz pokonany. Zdarzy mi tylko jedno zarażone serce naraz. Okej. Okay. Cztery karty na początku przebiegu, ale potem żadnej nie możesz dostać. Okej, okay, tu zwykłe na niebieskie. I okej. Okay. A co mi bardziej niepokoi, to patrzcie, w koronie są tu jakieś zdolności, ale za serca. Nie chcę tego. Kiedy pokonany zostaniesz na krucjacie po raz pierwszy, poświęć towarzysza, by się ożywić. Jest posiłek raz dziennie, by otrzymać niebieskie serce. Okej. A, można w dowolnym momencie po prostu powrócić do bazy, fajne. A tutaj Darkness Within. A, serduszko po prostu takie na początku zawsze. I teraz nowa doktryna. Wybierz kategorii. Mhm. I wybierz opcję, która odblokuje nowy rytuał lub... Aha. Nowy rytuał, cechę lub interakcję z tymi towarzyszami. I na razie tylko mam rytuał ogniskowy. Tańcz przy ognisku, by... przy ogniu, by zwiększyć wiarę kultu. Na razie tyle. Nic większego, nic mniejszego. Okej, okay, fajnie. I rytuały wymagają... Ten rytuał wymaga drewna i jakiejś kości. Okej. Okay. Muszę to serce i to coś tam trochę mnie niepokoi. Okej, okay. Mszy i rytuały będą... I zapewnianie potrzeb będzie zwiększać ich wiarę. Kości twoich wrogów są potrzebne, by odprawiać rytuały. Mroczno. Niszcz ich truchła, by zdobywać kości. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz rytuały są informacje. Okej, okay. Zazwyczaj zwiększają wiarę lub pomagają z nimi problemami kultu. Potrzeba kości wrogów. Po pokonywaniu niewiernych. Niszcz ich ciała. Och. Nie chciałbym tego, ale no, mówię, to jest takie urocze, jednocześnie bardzo mroczne. Intesencja tego wszystkiego. Okej. Okay. Jeszcze na szybko. Ogarnijmy tutaj. I... Po zrobieniu jeszcze tam jednego czy dwóch posiłków, zakończymy na dzisiaj epizod. Taki krótszy. Wielki liderze. Kult rośnie z dnia. To czas by nadać jego mu imię. Kult jagnięcia. Imię kultu. O cholera. Dobra, to idealnie będzie. Dobra, to niech będzie po prostu Cult of the Paling. Nie mogę. O, nie mogę. Cult of the Falling Stars. Myślałem o upadłych gwiazdach, ale mniejsza. Cult of the... nie wiem. Nie mam pomysłu. Kurczę. Dobra, niech będzie. Dobra. Nie, ja muszę teraz to wymyślić. Okej, okay, Audi. Nie wiem. Falling Stars niestety nie. Po prostu Cult of Stars, czyli Cult Gwiazd. Nie jest najmądrzejsza, nic. Nie jestem kreatywny, wiem. Ale niech ten będzie. I nie ma co większego chyba znaczenia, jeśli ma, to... No, zepsułem. Ale tak, na zakończenie... Zrobimy jeszcze tutaj... posiłki. Przy czym mogę trzy zrobić teraz, czwarty zaraz dorobimy. Żeby potem nie płakali, że jeden głodny chodzi. Bo widać, że jeszcze trochę głodni są. Najsmutniejsze w sumie w tym, że nie widzę tu więcej jagódek, więc...
o ile fertilizer jakoś magicznie szybko nie przyspieszy wszystkiego, to będzie z tym delikatny problem, żeby tutaj szybko żywność zapewnić. Ale tak, tymi wszystkimi problemami, jak mówiłem, zajmiemy się już w kolejnym epizodzie, a póki co mam nadzieję, że wam się podobało, dziękuję wszystkim za uwagę, no i trzymajcie się, hej hej! Nie, no dobra, niby mówiłem, że to już koniec i tak dalej, ale powiem wam szczerze, jeszcze siadłem sobie przedniego odcinka jeszcze, w sumie tego, co widzieliście ostatnio, jeszcze nie było. Znaczy, dobra, teraz jakieś głupoty gadam. Najprościej w świecie po prostu, no stwierdziłem, że jeszcze chce mi się strasznie grać, więc... Powiem szczerze, do tego siadłem już trochę później, ale... Cieszcie się jeszcze jednym przebieg, który zrobimy prawdopodobnie w tym odcinku i no... Wiem, że jestem straszny i zdecydowany i tak dalej, ale no... I dobra. To jest chyba to samo co zwykle tutaj. Letka z drajcy? Obrażenie jak zwykłym mieczem, ale... A, okej, okay. Strasznie szybkie, ale dużo ma mniejszy zasięg, okej. Okay. Dobra. Zobaczymy dokąd to doprowadzi. Okej, okay, łatwo można to pokonywać. To w sumie szybko możemy atakować, przez to łatwo takie pojedyncze cele będzie eliminować. Też mi się podoba dosyć, lubię takie szkleciki. I tym podobne, chociaż okej, okay, jeśli chodzi o mój guzy, co do broni, to jest naprawdę... delikatnie mówiąc, różny. I raz będę wychwalał halabardy i włócznie i tym podobne. A zaraz powiem, że też uwielbiam szklecikiNie, bo ogólnie preferuję szybkość, ale... Oj, już otrzymam głupie obrażenia. Nie tak, że tylko szybkość jest dla mnie, czy tylko zasięg, jak to ma w przypadku halabard. Dużo naprawdę odmian broni, że tak to nazwę, które mają to coś w sobie, że mnie zachęcają do siebie. Tak, sztylety są jedną z nich. A jak halabardy mi się podobają, czy coś, jak są dobrze zrobione i tym podobne, tak... Mają przy sobie jedną, będę powiedzieć taką wspólną cechę. A nie, okej, okay, to jest inne! Au. Znowu trzymam obrażenia w głupi sposób. A jednak mamy inny strzał tym razem. Teraz dopiero zauważyłem. No, nie wierzę. Za bardzo lamię, muszę być ostrożniejszy. Mówię to, że są tu duże i nie do końca poręczne bronie. Jakkolwiek sam nie miałbym może z nim wielkiego problemu, jeśli chodzi o wagowo czy coś, tak. No, wydaje mi się naprawdę nieporęczny. Chyba przyjemniej co najmniej byłoby używać no właśnie sztyleta. Okej, okay, znam teraz kolejnego gościa. Heket. Więc to prawda, czerwona krona siedzi na... Będę na łebku kolejnego, czy innego. Ale jak? Zrobiliśmy wszystko co możemy, by... Nie ma znaczenia. Nie musimy tym martwić szamury, albo szamury. Jako taką, nie wiem, nie, tak, szamury. Daj mi się tym, bracie. Jak rozkazujesz, moja siostra? Nie rozumiem do końca. A, dobra, jesteś tacy... Super ekstra kultyści. Gorzej, że mam już tylko pół serduszka, więc muszę być naprawdę ostrożny. To w moim wykonaniu nie wychodzi zazwyczaj. A ja nie chcę paść. Wiem, że zaczynam za pierwszą śmierć i tym podobne, ale nie chcę go. To jest jeden z tych typów osiągnięć naprawdę, których najchętniej bym nie zdobywał. Ale dobra. Full focus. Chociaż nie powinienem tego mówić. Męczeństwo. Okej, czyli jeśli zginę, to tracę 30% przedmiotów. Nie obawiaj się. Jesteś moim wybranym naczyniem i śmierć nie może cię powstrzymać. Nie pozwolę na to, czy nie powinna to pozwolić, bo ja nadal cię potrzebuję. Weź co zebrałeś. Buduj i wzmocnij kult. Tak, rośnie moc. Kontynuuj więc. Tak dalej, za każdym razem kiedy padasz, stajesz silniejszy. Okej, okay, dobra. Czy mam achievementa? Pokazuj, bo nie zwróciłem uwagi. Śmierć powodowała, że twoi wyznawcy uważają cię za słabego? Okej, okay, czyli... Tak to działa, że każda śmierć po prostu będzie...
miała negatywne konsekwencje dla naszego kultu, ale nie jest bezpośrednio problemem jako tako dla nas. Dobra. Kolejny kawałek mięsny. Musimy połapać pająki i tym podobne. I w sumie... tak. Może jeszcze chwilę. Tutaj połazimy i tak dalej. Bo nie ukrywam, strasznie chcę w to dalej grać. To jest taka przyjemna gierka, że po prostu... Dawno nie wiecie. Dawno nie czułem takiej satysfakcji z czegoś tego typu. Bo mogę powiedzieć tak, szczerze, ma to dla mnie, przynajmniej podkreślam dla mnie, najlepsze elementy Graveyard Keepera z jednocześnie takim lepszym tempem. A jak zapewne, może nie każdy z was, ale część z was przyzna, Graveyard Keeper jest naprawdę dobrą grą. I mówię to głównie dlatego, że sam go lubię, dosyć, pomijając trochę tego grindu. Momentami. I też wspomnę o tym, bo zauważam, że Graveyard Keeper nadal jest jedną z najpopularniejszych serii u mnie. W szczególności odcinek, w którym przyniosłem przyprawy dla kupca. Nie wiem, co jest w nim takiego wyjątkowego, ale tak... coś takiego tam jest. A, nie postawiłem tu jednego. Trudno, trudno. Jakoś to przeżyję. A teraz przy okazji, jak już przy tym jesteśmy... to podlejemy co trzeba. Po czym... szybko ogarniemy dalej jakieś sprawy. A oni tam się zajmują co trzeba. Czym trzeba. Kolejny dzień, więc idziemy na mszę. To jest oczywiście podstawa i rytuały. Tak, będę mógł zrobić ten rytuał, bo jakbym się zrobiłem tutaj zapasowe kości, ale mniejsza. Najpierw msza. Na której będę opowiadał oczywiście, co tam trzeba. O, i teraz potrzeba 11. Okej. Okej, czyli to stopniowo będzie się rozwijać, ulepszać. A teraz przy okazji jeszcze rytuał, bo możemy, więc czemu nie? Zobaczymy, jak to zadziała. Okej, czyli takie coś. I tutaj takie... jest bardzo niepokojące. Ale tak. Podoba mi się. I to się liczy. I mamy achievementa za to. Więc jest dobrze. Doktrynacja towarzyszy czy tam podążających jest... porządna i dobra. Ale jest dużo więcej, co możesz od nich zabrać. Daj im prezenty. Kończ ich zadania. Dawaj im błogosławieństwa. A zwiększysz ich lojalność względem ciebie. Gdy będą całkowicie lojalni, oddadzą wszystko z własnej woli. Pozwól, że ci pokażę. Ty, towarzyszu, powróć tutaj. Lojalność towarzyszy. Większa ich lojalność... aha. By zdobyli wyższy poziom. A będą oddawać oddanie i fragmenty tych kamieni tamtych. Zawsze kiedy zdobędą poziom, zdobędziesz będziesz generował dodatkowo oddanie. Podczas ceremonii. Lub oddawania czci przy kaplicy. Więc staraj się, by byli lojalni. I możesz dawać im błogosławieństwa, możesz też dawać im prezenty, kończyć zadania, lub... ogólnie wiele innych rzeczy. Im bardziej są lojalni, tym jesteś potężniejszy. Mam wiele jeszcze, by cię nauczyć. Ale jestem stary i zaczynam się robić już taki zmęczony. Odwiedź mnie w moim domu, a pokażę ci, jak okiełznać prawdziwą moc Czerwonej Korony. Okej? Okay. Odosobniona szopa. Okej. Okay. Zanim jednak to jeszcze muszę tylko sprawdzić jedną rzecz, czy da się jakoś to podejrzeć? Informacje o nas, jako o graczu, to jest nasze wyposażenie, zadania, kult. Który to miał ten... miał z tym, że najłatwiej mu było... to był ten nowy... Herakt. Herakt.
Guessing. Okej. Okay. Jej. Nie wiem, czy to był ten, czy... Okej, okay, się można zdawać każdemu błogosławieństwa. A, to tak też zrobimy. Niech się cieszą. Okej. Okay. Jeszcze ostatni gdzieś tu powinien być. Tutaj, dobra, to ty też dostaniesz. Jak dawać prezenty, bo w sumie tutaj chyba nie mam opcji. Help, będzie coś. Okej, okay. To jest to. Nie, to nie to, czego szukam. Lojalność. Tutaj to było? A nie, nie ma tego. Mam jakieś prezenty? Ciekawe, chyba nie. To jest naprawdę najwięcej dziwne. A mniejsza. Może jest jakiś sposób, by dawać te prezenty. Kurk, nie. Nie będę im tego robił. Niech się cieszą. Nie, to nie co? Nie, dobra. Nie wiem, naprawdę. Tego nie mogę po prostu zrobić, tak jakby coś działało, albo jakbym nie miał prezentu. Chyba, że tutaj jest jakaś taka opcja. Wątpię oczywiście, ale... Może. Ja tutaj niczego nie ma. Nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie to. Sprzątaj od razu. I możesz nawieźć w ten sposób coś. O, coś chce. Wielki... kiedy czasy są ciężkie, możemy gotować trawowe posiłki. Nie będziemy tego lubić, ale będzie to lepsze od budowania. I prosi o posiłek, zadanko takie, dobra, to też to zrobimy. I to jest tak. To jest tak. Stingy meat rule, basic verbal i classy girl. Nie jest najlepsze, więc tylko jedno to zrobimy na razie. Ja nawet przygotuję ich więcej. Nie jest najlepsze, ale powiem wam szczerze, lepsze to właśnie niż głodowanie, więc tak. Smutno to. Wow, zrobiłeś to. Naprawdę jesteś bez wad. Jestem bardzo wdzięczny, wielki liderze. O, mamy wylapa. Jej, udało się. No cóż, nadal nie wiem jak. Nie wiem nadal naprawdę jak, powiedzmy, zrobić tutaj prezent. A jako, że go nie mamy, to prawdopodobnie musimy iść na tereny Starej Wiary z powrotem. Ale tak, powiedzmy, że te 13 minut powinny wystarczyć dodatkowego. Niestety zginęłem, ale nauczyliśmy się paru innych rzeczy. No, prawdopodobnie kolejny odcinek będzie jutro. A póki co, ponownie dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.